Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w grze Farming Simulator 22 na amerykańskiej mapie Elm Creek. Ja jestem Czarny Pan, a tutaj mamy John Deere'a i zbieracza do kamieni, także dzisiaj już pewnie wiecie, co będziemy robić. Będziemy sobie zbierać kamienie, które tutaj się pojawiły, także ja sobie rozkładam, moi drodzy, zbieracza kamieni. Tak, przestawiamy go troszkę. Opuszczamy. Włączamy. Pomoc można wyłączyć, bo to nam nie jest potrzebne. I niech sobie jedzie zbieracz kamieni. Ile on jedzie? 15 na godzinę? Coś takiego. Jak widzicie, w ten sposób to sobie działa. Ten zbieracz kamieni to jest nowość, moi drodzy, w Farmingu 22. Nie było tego nigdy wcześniej. Nie było kamieni wcześniej na polach, na farmie. To jest nowość właśnie w tym farmingu. Także będziemy mogli sobie zobaczyć taką nowinkę w sumie, tylko nie wiem, jak tu jeździć, żeby miało to ręce i nogi. Może sobie tak będę jeździł. O, tak sobie pojadę. Tak troszkę na oko, ale damy radę. O co tutaj chodzi? Kamienie, które wyskakują sobie na polu w trakcie jakichś prac, typu na przykład mamy jakąś orkę, mamy kultywację, czy glebogryzarkę, bo akurat gryzienie gleby ostatnio pokazywałem. Wyskakują po takich pracach kamyczki na polu i możemy je oczywiście zostawić, a możemy je zebrać. Dlaczego ich nie zostawiam? Dlatego, że one psują maszyny, więc skoro one psują maszyny, to warto, myślę, je zebrać, pozbyć się ich. Jeśli chodzi o to, co można z nimi zrobić, można je sprzedać, aczkolwiek cena ich jest na tyle mała, że nie wiem, czy się to opłaca. Po prostu nie wiem, czy mi się będzie chciało gdzieś tam jechać na koniec mapy pewnie. Znając szczęście, kruszarka będzie gdzieś na drugim końcu mapy. No jest to czynność, która też wymaga troszkę czasu, bo trzeba sobie pojeździć po całym tym polu. Trzeba to tak pozbierać. W sumie zastanawiam się, bo wystarczyłoby przecież po tych kamyczkach, o, tak sobie jeździć, w ten sposób. Po prostu od kamyczka do kamyczka, no bo nie ma sensu zbierać kamieni tu, gdzie ich nie ma. Przynajmniej nie przybywa w żaden sposób nie przybywa to w magazynie tutaj, w zbiorniczku na kamienie, tak bym to ujął. Może to nie magazyn, to po prostu zbiornik na kamienie. No więc ja sobie teraz tu pozbieram, mam w sumie dwa pola, na których kamienie wyrosły, że się tak wyrażę. Bo jak wiecie, na mapie Elm Creek są trzy mapy, jak wiecie, nie na mapie Elm Creek, tylko jak wiecie, w farmingu są trzy mapy. Ja tutaj sobie gram teraz na mapie Elm Creek i mamy tutaj trzy pola domyślnie już kupione, już dla nas, do naszego użytku. No i na pierwszym polu tutaj rosło sobie zboże, które zebrałem. Pewnie już widzieliście ten odcinek, jak nie, to zerknijcie na kanał. No a oprócz tego mamy jeszcze pole, które tutaj jest widoczne przed nami i takie malutkie pole jeszcze z tyłu gospodarki. Za chwilę sobie na nie pojedziemy, bo będziemy chcieli właśnie zebrać też kamienie z tamtego pola, także zaraz wam jeszcze je pokażę. I na tamtym polu nie ma jeszcze nic zasiane, nic tam się nie dzieje. No w sumie puściłbym już pracownika, żeby sobie tam siał, no ale z drugiej strony mamy te kamienie, a ja nie chcę zniszczyć sobie maszyn już tak na starcie. Jednak wiecie, jak tam zostawię jedną kubkę kamieni, to się wiele nie stanie, ale szkoda by mi było, żeby maszyny się po prostu zniszczyły. A podobno to też dość mocno wpływa właśnie na wydajność maszyn, więc szkoda by mi było potem wydać sporo, sporo pieniędzy, które bardzo, bardzo będą potrzebne za chwilę do stawiania fabryk przecież, bo chcę sobie tu postawić fabryki, żeby można było spokojnie już odpalać łańcuchy produkcyjne. No więc te kamienie po prostu trzeba sobie zebrać. No ale jak widzicie, idzie to dość szybko. Ten zbieracz kamieni to jest podstawowy model. W tej grze mamy trzy modele zbieraczy kamieni. Ten to jest najmniejszy, ma tylko 2 metry, zdaje się, szerokości roboczej. Ale za to ma większy zbiornik, ponieważ najmniejszy zbiornik znowu jest w tym zbieraczu, który jest najszerszy. Także tak coś za coś. Coś za coś tutaj mamy w tej grze. Takie fajne maszynki. Dobra, robimy nawrotkę, bo jeżdżę tak trochę bez ładu i składu, jak pewnie zauważyliście. Tak próbowałem jakoś załapać jakiś jeden schemat, ale chyba to nie do końca się sprawdziło. Teraz jadę już inaczej, no ale to nic. To pole na szczęście nie jest duże. Tam na końcu tutaj widzę, jeszcze mamy kubkę kamieni i zaraz robimy nawrotkę. Fajnie, bo ja tu pozbieram kamienie i ubiję sobie glebę przy okazji. Co prawda ubicie gleby nie ma akurat żadnego wpływu na rozgrywkę, jeśli o to chodzi, więc
Nie ma takiej potrzeby, nie musimy się tym przejmować, chociaż w grze są dostępne wały, takie walce bym powiedział, którymi możemy małe kamienie wcisnąć z powrotem w glebę, więc one będą sobie znikać i możemy też wałować, walcować trawę, dzięki czemu kolejny plon będzie większy o 5%. Także to też jest taka ciekawostka, nowość w farmingu. Ja sobie tu jeżdżę tak trochę bez ładu, bez składu, tak dla fanu troszeczkę, zbieram te kamyczki. 1300 litrów. Kubik kamieni z takiego pola? Dużo. Dużo, ale dobra, zbieramy, zbieramy. Jeszcze tam się wrócę po tamte kamyczki. A na następnym polu chyba będę musiał po prostu sobie jakąś lepszą metodę znaleźć, bo... No bo nie chce mi się tak jeździć, żeby jeździć. Dobra. Tutaj mamy zebrane wszystko. Jedziemy jeszcze na koniec, teraz na drugą część pola. Troszkę sobie przyspieszymy. Okej, okay. I tutaj. Tutaj widzę, jakiś mały kamyczek sobie zaparkował. Jak widzę, każda taka kubka ma w granicach 4 litrów. 4 litry kamieni. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy... No ale nie mogą być 4, skoro teraz mamy końcówkę 5. Także widzę, że nie każda kubka ma 4 litry. To też fajnie. Dobra, to zebrane. Została jeszcze... No nie zebrane. Co jest? Został kamyczek. Złowimy kamyczki i pójdziemy puszczać kaczki. Co wy na to? Szkoda, że się nie da. Dobra. Zebrane kamyczki, więc jedziemy sobie na drugie poletko. Tamto drugie jest dużo mniejsze, więc też będzie to takie ciekawe doświadczenie, żeby sobie tu pojeździć. Tak się zastanawiam właśnie, jak to robić, żeby miało to tym razem ręce i nogi. Możecie zobaczyć, że tutaj mamy tylko małe kamienie na polu. Te kamienie dałoby się wcisnąć po prostu w glebę. To są takie malutkie, to jest taki w sumie żwirek praktycznie. Widzicie, że one wyglądają po prostu zupełnie, zupełnie inaczej. Teraz już postaram się jechać tu przy krawędzi. Zobaczcie, że ich też jest mniej, bo zdarza się, że idzie kubka, która ma po prostu 1 litr, czyli są to malutkie kamyczki. I w ten sposób też wizualnie możemy rozróżnić małe od dużych kamieni. Oczywiście maszyny psują się zarówno od jednych i drugich, więc warto je pozbierać, tak mi się wydaje. Natomiast no, to poletko jest tak małe i no, postawione w takim miejscu, że wiecie co, no, trzeba to pozbierać, żeby maszyny dłużej sobie żyły, ale też ta praca nie jest jakoś wybitnie męcząca, wybitnie nużąca. Do niej możemy zatrudnić oczywiście pracownika, co też będę robił za jakiś czas. Natomiast teraz przede wszystkim chciałem wam pokazać, jak to po prostu wygląda. Bardzo mi się podoba to, że ślady tutaj nie znikają tak szybko i po prostu mogę od razu wiedzieć, gdzie sobie jeździłem, bo teraz będę robił takie krótkie pętelki. No i widzicie, tam było ponad 1000 litrów. Tutaj tych litrów kamieni będzie zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Wszystko wynika z faktu, że te kamienie, które tutaj są, to są takie malutkie kamyczki. Takie, no ja to powiedziałem, że zbieram żwirek, o. Zbieram sobie żwirek, tu byśmy mogli przyjechać po prostu wałem i to bez żadnego kłopotu ogarnąć. O, widzicie, teraz właśnie zniknęły stare ślady. No ale tych kamieni jest tak mało i one są tak słabo widoczne, że myślę, że jeszcze sobie za 2-3 razy przejadę, żeby tak było, że przejechałem tutaj. I pewnie to będzie wszystko. No bo tak widzicie, jadę, tu jeszcze po lewej mam troszkę kamieni, zobaczymy teraz. Także jeszcze tam będę musiał sobie wskoczyć. No i powolutku będziemy kończyć tę pracę. Co dalej będziemy robić? Dalej będę wysypywał wapno na pola. Na tamto pole właściwie jedno, które zostało potraktowane glebogryzarką. A potem czeka nas siew pszenicy. I ta pszenica będzie już wykorzystywana, jak sobie urośnie, do, proszę ja was, do... budynków produkcyjnych. Zrobimy sobie najpierw mąkę, a potem zrobimy sobie coś więcej, czyli chlebek. Także zobaczymy, jak to będzie działać. Ja w tej chwili tutaj kończę pracę na tym polu. Jakieś tam pewnie jeszcze pojedyncze kamyczki sobie zostały, no ale to już tam trudno. Pozbierane wszystko, co trzeba. Mamy 1628 litrów. Oczywiście możemy to sprzedać. Ja nie będę raczej teraz jechał, chyba że tam... to miejsce, ten skup jest gdzieś blisko, zaraz sobie to zobaczę jeszcze na mapie. Tylko tak, wejdę sobie w ceny, ale to nie te ceny, w statystyki powiedzmy. Na dole były kamienie. Kamienie kosztują 169 euro za 1000 litrów. To nie jest dużo, ale ja sobie oznaczyłem miejsce poprzez Enter, żeby zobaczyć, gdzie jest ta kruszarka, gdzie to po prostu sobie jest. No i jak możecie zobaczyć, kruszarka jest tutaj na samym końcu mapy.
W sumie, kto by się spodziewał czego innego. Więc ja nie będę jechał teraz absolutnie wyładowywać tych pakietów. Nie będę tutaj... pakietów. Kamieni. Nie będę jechał wyładowywać kamieni, natomiast po prostu to sobie tutaj teraz zostanie. No i zahaczyłem o mikrofon. W każdym razie to sobie tu zostawię, gdy będzie 100%, wtedy sobie kiedyś tam w przyszłości pojadę, więc pewnie jeszcze z jednego jakiegoś małego pola sobie zbierzemy te kamyczki. W każdym razie udało się je pozbierać za pomocą też tego John Deere'a. To mi się też podoba, że na tych amerykańskich mapach mamy od razu amerykańskie ciągniki, amerykańskie samochody, na europejskiej, francuskiej mapie mamy na przykład Citroen 2CV, na moim drugim kanale śmiało możecie to zobaczyć. Ja na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale właśnie z tej gry. Trzymajcie się, cześć!